Cześć! Dziś przetestuję zabytek z końca lat 90. Jest to procesor Intel Celeron o taktowaniu 300 MHz. Posiada on 128 KB cache'u L2. Jest to procesor na podstawkę Socket 370. Wykonany jest w technologii 0,25 mikrona, posiada rdzeń Mendocino. Płyta główna na kultowym chipsecie Intel 440BX. Karta sieciowa na układzie Realtek. Dysk twardy Samsunga, pojemność 80 giga. Prędkość obrotowa 7200 obrotów na minutę. Karta dźwiękowa Ensoniq na złączu PCI. Pamięć 128 mega, taktowanie 133 MHz. Na tym zestawie zainstaluję pierwszą wersję Windows XP. Jest to kompilacja 2600, wydana w październiku 2001 roku. System ten instaluje się przy pomocy słynnego klucza FCKGW. Jest to wersja bez żadnych serwis paków. Ma ona tak małe wymagania sprzętowe, że wystarczy 128 mega pamięci operacyjnej. Uruchamiam komputer, instalator uruchamia się z płyty CD. Formatuję dysk w systemie plików NTFS. Rozpoczyna się kopiowanie plików. Instalacja systemu przebiega w sposób całkowicie standardowy. Jeśli kiedyś instalowałeś Windows XP, to już to znasz. A czy wiecie, że najczęściej oglądanym obrazem na świecie była tapeta systemu Windows XP? Trudno o dokładne statystyki, ale szacuje się, że domyślna tapeta XP-ka o nazwie Idylla była wyświetlana przez ponad bilion osób na całym świecie przez 22 lata, które minęły od premiery systemu w 2001 roku. Wpisuję nazwę właściciela komputera. Słynny klucz. Niektórzy znali go na pamięć. Ustawiam region i strefę czasową. Instalacja systemu trwała około 40 minut. Pierwsze uruchomienie wita nas muzyczka i kreator. Musimy przeklikać się przez parę ustawień. Podaję nazwę konta użytkownika. XP from Microsoft, the new version of Windows that brings your PC to life. Experience the best. Experience Windows XP. Instaluję programy i brakujące składniki. Czas na testy. Dzisiaj powalczą ze sobą karty graficzne. S3 Savage 4 to budżetowa karta z 1999 roku, która dzięki jednoprzebiegowemu multitexturingowi i kompresji tekstur oferowała całkiem niezłą wydajność. S3 Trio 3D 2X, choć nie była liderem 3D, oferowała solidne wsparcie AGP 2 razy i teksturowanie z pamięci systemowej. Cirrus Logic Laguna 3D, wydana w 1997 roku, była jedną z pierwszych kart wykorzystujących interfejs AGP
do teksturowania z pamięci systemowej. Riva TNT 2 Pro, faworyt wśród graczy w roku 1999. Przystępując do testów tych kart, nie spodziewałem się tak potężnej dawki problemów graficznych i glitchów w benchmarkach. O ile karta NVIDIA po prostu działała, to karty firmy ES3 zachowywały się w nieprzewidywalny sposób. Ciągle coś było z nimi nie tak. Za to karta Cirrus Logic. Zresztą sami zobaczycie. Na początek Quake 2. Riva TNT na prowadzeniu S3 Savage to jej jedyny konkurent. Reszta kart nie ma wsparcia dla OpenGL. W Quake 3 ta sama sytuacja. Dodatkowo Savage działa tylko w rozdzielczości 640x480. D Mark 99 Max. Tutaj niespodziewanie na drugim miejscu pojawia się kart S3 Trio. Jednak to raczej wynik błędów sterownika niż jej prawdziwa wydajność. W 3D Marku 2001 sytuacja wraca do normy. Riva znów na prowadzeniu. A karta S3 Trio i Cirrus nie mogą uruchomić tego testu nawet w najmniejszych rozdzielczościach. Stary benchmark Final Reality zmienia sytuację. Teraz na prowadzenie wychodzi S3 Savage. S3 Trio 3D działa, jednak widać mnóstwo błędów grafiki. Na Rivie i Savage'u udało mi się uruchomić GTA 3, ale jak to działać? Na karcie S3 gra jest praktycznie niegrywalna, a działa w rozdzielczości 640x480. Przystępując do testów, myślałem, że najgorszą kartą AGP, z jaką miałem kiedykolwiek styczność, jest S3 Trio 3D2X. Ale karta Cirrus Logic przebiła wszystko. Nie udało mi się na niej uruchomić żadnego benchmarku. Być może winę za to ponosi brak wsparcia dla niej w systemie Windows XP. Będę musiał przetestować te karty ponownie, ale w systemie Windows 98. I jeszcze na zakończenie zobaczcie, ile błędów grafiki w benchmarkach wyprodukowały karty S3. Dzięki za oglądanie. Cześć!